Na dzisiejszym filmie pokazuję nową konstrukcję napędu elektrycznego do mojej deskorolki. Ta konstrukcja napędu, którą pokazałem na poprzednim filmie, się nie sprawdziła. Nie sprawdziła się z dwóch powodów. Po pierwsze, rozwiązanie z kołem napędowym umieszczonym bezpośrednio na osi silnika to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. To dawało zbyt niski moment napędowy. Po drugie, kwestia zawieszenia tego zespołu. To powodowało, że to nie było zbyt sztywne. No, dodatkowo jeszcze cała konstrukcja była wykonana z szyndinowskich, no i to w sumie powodowało, że cała konstrukcja była bardzo, bardzo wiotka i generalnie niepoprawna. To rozwiązanie, które tutaj zastosowałem, jest już zrobione zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki. Konstrukcja jest wykonana z takich typowych szyn montażowych Fischera, 27 na 18 mm. Tutaj są szyny, pod spodem jest jedna poprzeczka, z tyłu jest druga poprzeczka, tutaj są sporniki, które odpowiednio to mocują. Te szyny przechodzą, idą tutaj wzdłuż tej deski pod spodem na dosyć długą odległość i są przykręcone, także cała konstrukcja jest bardzo, bardzo sztywna i bardzo stabilna. I do tej konstrukcji jest przykręcony zespół napędowy złożony z silnika, koła napędowego i przekładni pasowej. Przekładnia pasowa jest zbudowana w oparciu o typowe koło pasowe zębate. To jest koło zębate typu AT o podziałce 5 mm, pasek zębaty oczywiście też o podziałce 5 mm i szerokości 15 mm. Przełożenie tej przekładni wynosi 3:1. No i to daje przy obrotach znamionowych tego silnika 2650 obrotów na minutę. To są obroty przy maksymalnej mocy 250 W tego silnika i przy średnicy tego koła 210 mm to daje prędkość maksymalną tej deskorolki 29 km na godzinę. No i tak jak widać, ten zespół napędowy jest przykręcony do tej konstrukcji. Tutaj jest oś wykonana z pręta gwintowanego 8 mm. Całość jest łożyskowana. Tu jeszcze brakuje w środku jednego łożyska. Tu na razie tak prowizorycznie poskładałem. Są tylko dwa łożyska, powinny być trzy łożyska, jedno tutaj w środku. Więc tutaj brakuje jeszcze tego środkowego łożyska i dlatego to koło pracuje niecentrycznie, także to jeszcze muszę dołożyć. Z tyłu jest przykręcony tutaj płytka z obudową, w której jest zainstalowany sterownik mikroprocesorowy tego napędu, który pokazywałem na poprzednim filmie. To zrobiłem taki prowizoryczny na razie sterownik. To jest przycisk reset, wyłącznik start-stop i regulacja obrotów. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie, ten sterownik oprócz podstawowej funkcji regulacji obrotów tego silnika realizuje jeszcze szereg dodatkowych funkcji. To znaczy funkcję hamowania elektrodynamicznego tego silnika, funkcję nadzoru temperatury silnika, temperatury tutaj elementów mocy. Realizuje również funkcję zabezpieczenia przed startem tego silnika przy odkręconym potencjometrze tutaj obrotów. Chodzi o to, żeby nie było tutaj udarowego wzrostu obrotów. Poza tym, co jeszcze? Aha, no układ oczywiście też nadzoruje napięcie akumulatorów. W przypadku spadku napięcia akumulatorów poniżej dolnego napięcia, układ jest odłączany. No i tak to generalnie rzecz biorąc działa. No tu jeszcze parę rzeczy trzeba, powiedzmy, dopracować, takich drobnych. No, tutaj teraz widzieliśmy, jak ładnie układ hamowania elektrodynamicznego to nam zahamował.
No i w zasadzie tyle. No, teraz pozostaje wykonanie testów drogowych. Czyli muszę sobie to wziąć na zewnątrz i się przejechać na tym. Zobaczyć, jak to będzie działać. Tyle.